przed... Gdzie? Tu, o proszę, zobacz. No. No i co? A to jest antena telewizyjna, tak? Tak, tutaj. Telewizora nie ma. Miałem. A to jest piec, to pan sobie pali tutaj, no, tak? Tak. No, piec kaflowy. No. To wie pan co, 5 lat tylko potrwa i wolały się te. Aha. I ten piec rozebrałem i kupiłem na tym, no wie pan, tak, na złomie. No. O to. I na tym w zimie gotuję i ogrzewa. Co tu się dzieje? To przecież tu remont trzeba panu zrobić, nie? No nie. Niech tylko dach już szczelny, ja już pomaluję. Że można by tu jakiś taki... No ma ten dach kuchni. Natomiast myślę, że o tyle to pytanie pana jest problem, że na pewne kierunki jesteśmy dzisiaj bardziej uwrażliwieni. A to jest ten, tu pan sobie gotuje na tym, czy co? Nie gotuje. A teraz? Ona grzeje na kąpiel i tu jednocześnie jak opalam to mieszkanie w tym piecu, to jest stałopalny, wie pan? To znaczy butuję i ogrzewam jednocześnie. No zobacz pan co w kuchni, jakie zacieki są. Zobacz, z tego ciekło cieki. Tam resztę wilgoć jest. Teraz w lesie jeszcze znika. Przyjdzie jesień, zima, to wilgoć pełno jest tego wilgoci. Pajęczyny widzę same, brud. Są, bo przed malowaniem się oni tak zrobią, co pomaluje to. Jaki problem, bo mówicie, ja pan w świecie znalazłem farbę, bo chciała mi zadać. Opieka społeczna. Farbę znalazłem. To nic, to będę interweniował tam u nich. Musi pan to. Bo tutaj to pan to w ogóle powinien inne mieszkanie dać, a nie w takich warunkach urągających, żeby pan tu mieszkał, nie? Ja dostałem to. Leje wcześniej jeszcze się z dachu nie lało, wie pan? To jeszcze było. A jak zaczęło się lać? No co widzi pan teraz? Jakie skutki? A ja mogę zrobić parę fotek, żeby pokazać to w tym,